Ojcze, w imieniu Jezusa, na mocy autorytetu nadanego nam jako ciało Chrystusa, my w tej chwili uwalniamy Twoje błogosławieństwo w Dawida. Ojcze, w imieniu Jezusa, my ogłaszamy, że Jego duch, dusza i ciało należą do Ciebie. Ojcze, Ty jesteś tym, który jest początkiem i kontynuacją Jego wiary. Ojcze, Ty zakorzeniłeś w Nim wiarę Jego rodziców. Ojcze, w imieniu Jezusa, my ogłaszamy, że żadna moc ciemności nie ma władzy nad Dawidem. My ogłaszamy, że Jego duch, dusza i ciało są poświęcone Bogu. My jako Kościół żywego Boga odsuwamy od Niego wszelką chorobę, niemoc, wszelkie cierpienie demoniczne. Odsuwamy od Niego wszelkie problemy, zarówno w dzieciństwie, jak i w wieku dorosłym. Przeklinamy wszelki diabelski wpływ. Ogłaszamy, że On będzie się rozwijał prawidłowo, duchowo, psychicznie i fizycznie. Ogłaszamy, że to, co włożyłeś w Jego ducha przed założeniem świata, zostanie zrealizowane w Jego życiu od A do Z. Ogłaszamy, Ojcze, że będzie światłością dla pogan, że będzie proroczym głosem. Ogłaszamy, że będzie miał zawsze dużo pieniędzy, że nigdy dochody nie będą u niego małe, ale będzie miał zawsze tyle, że jego kielich będzie się przelewał i będzie hojnie łożył na wszelką dobrą sprawę. Ojcze, błogosławimy jego przyszłość, błogosławimy jego rodzinę, którą założy w przyszłości. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że jego dzieciństwo będzie pełne radości i zadowolenia, że będzie pełne uśmiechu, że nigdy nie będzie zderzał się z jakąkolwiek chorobą, lękiem, czy jakąkolwiek inną formą zaburzeń emocjonalnych. W imieniu Jezusa nakładamy na niego krew Jezusa. Ogłaszamy, że krew Jezusa go chroni. Wzywamy was, Boże aniołowie, abyście byli przy nim każdego dnia i każdej nocy, abyście strzegli go jak źrenicy oka Boga. W imieniu Jezusa poświęcamy go Tobie, Duchu Święty. Będzie wychowywany dla Ciebie, Duchu Święty, w Twojej mocy i dla Twoich celów. W imieniu Jezusa. Hallelujah.